Bonjour, Rady Bibliotek! Gdy zastanowicie się chwilę nad tym, jak niewiarygodny, zaskakujący, tajemniczy i ciekawy jest świat, to aż dziwne wydaje się, że szkoła może być tak nudna, co nie? Zupełnie jakby ktoś zaprojektował ją na podstawie niemieckiej fabryki. A przecież to od naszych nauczycieli powinno zależeć to wzbudzenie w nas tej ciekawości, tego głodu samodzielnego zdobywania nowej wiedzy, podczas gdy w rzeczywistości często to właśnie edukacja zabija w nas chęć dalszego rozwoju. Ale zostawmy na chwilę szkołę w spokoju, ponieważ już na tym kanale i na innym męczyłem ją aż nadto. Dziś chciałbym porozmawiać z wami o tym, jak sami możecie stać się mądrzejszymi i ciekawszymi ludźmi, co możecie zrobić w tym celu. I tak ten odcinek będzie poleceniem książkowym, ale nie tylko. Podam wam również kilka źródeł, z których możecie czerpać nowe książki oraz podzielę się korzyściami płynącymi z czytania, które mogą nie być dla was oczywiste. Jak zwykle dziękuję za wszystkie komentarze pod ostatnim filmem. Z tego co widzę, to pod względem ilości zajęć dodatkowych macie po prostu jeden dodatkowy dzień w tygodniu. Dodatkowych trudno. Dziś chciałbym, by każdy z was napisał w komentarzu książkę, którą czytał i w dodatku mu się podobała. Czytał ostatnio najlepiej. W ten sposób stworzymy dwie listy za jednym zamachem. Bang! Polecam udostępnienie tego filmu na Instagramie, Facebooku czy gdzie chcecie. Poza tym dzięki za subskrypcję, łapki w górę oraz namawiam do wpadnięcia na grupę RRR Acuszki, ponieważ od niedawna pomagacie mi tam wybierać tytuły, co jest super. Partnerem dzisiejszego materiału jest wydawca książki Liczby nie kłamią, 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie, Wacława Szmila. O niej w dalszej części. Zacznijmy od tego, że umiejętność mówienia i klarownego wyrażania swojego zdania to jest po prostu podstawa życia. I to na każdej płaszczyźnie, czy podczas rozmowy o pracy, pierwszej randki, kłótni, rozmowy o podwyżce, dyskusji z kolegami, to zawsze wam się przyda. Książki dają ci nie tylko większy zasób słów, rozwijając twój wokabularz, ale też pozwalają na wychwycenie niuansów czyjejś wypowiedzi. Kiedyś na spotkaniu biznesowym jeden z prezesów spółki, z którą rozmawialiśmy, rzucił, żeby nie mnożyć bytów ponad potrzebę, czyli po prostu wybrać prostsze i mniej rozbudowane rozwiązanie. Na co ja odpowiedziałem: oczywiście, warto skorzystać z brzytwy Okhama, ponieważ jego zdanie było słynnym argumentem średniowiecznego filozofa Williama Okhama. Gdy wychodziliśmy, ten człowiek pogratulował mi klasycznego wykształcenia. Całe 1,5 roku studiów. Pewnie do dzisiaj ma o mnie niezłe zdanie, bo tylko ja to wychwyciłem. A stało się to po prostu dlatego, że jakiś czas wcześniej przeczytałem o tym w jakimś podręczniku filozofii. Ludzie często tak robią, ukrywając w swoich wypowiedziach drugie dno, czy po prostu sprawdzając, z kim mają do czynienia. I uwierzcie mi, że w takiej sytuacji wolicie być kimś, kto załapał, a nie tak jak na przykład ja, gdy pomyślałem, że mój rozmówca się przejęzyczył i chciał powiedzieć, że idzie na rolki, a nie rolkę, ale okazało się, że chodzi o wystawę Tadeusza Rolkę, znanego polskiego fotografa. No i jakby nikt nie umarł, ale było mi trochę głupio. Druga rzecz. Czytanie obniża uczucie stresu. Wedle badań przeprowadzonych na Uniwersytecie w Sussex wystarczy 6 minut czytania, by zredukować stres o 2/3, więc grubo ponad połowę. Co więcej, z tego badania wynika, że czytanie było najskuteczniejszą i najszybszą metodą w porównaniu na przykład do słuchania muzyki, spaceru czy grania w gry. Numer 3. Czytanie literatury pięknej i ogólnie fikcji pozwala ci lepiej zrozumieć ludzi. To kolejna umiejętność, która jest kluczowa, żeby dobrze funkcjonować w społeczeństwie i osiągnąć sukces praktycznie na każdym polu. Czy chodzi o twoich kolegów, dziewczynę, współpracowników. Dobrze być osobą, do której można przyjść po radę. Kimś, kto cię zrozumie i będzie albo w stanie pocieszyć, albo po prostu być z tobą i wesprzeć w inny sposób. Stereotyp mola książkowego jako kogoś ze słabymi umiejętnościami interpersonalnymi jest błędny, a przynajmniej na pewno nie powinien dotyczyć tych, którzy poznają losy bohaterów stworzonych na podstawie prawdziwych ludzi, czyli w zasadzie znaczna większość bohaterów. I oczywiście nie można zapominać o tym, że trzeba w ogóle rozmawiać z ludźmi i przebywać z nimi, żeby ich obecność nas nie onieśmielała. Badania potwierdzają, osoby czytające mają bardziej rozwiniętą empatię i umiejętność rozumienia, co siedzi w głowie innych ludzi. Poza tym, z bardziej oczywistych, czytanie poprawia naszą
pamięć, umiejętność skupienia, rozwija wyobraźnię. Pozwala też na dłużej zachować rozwijający się, rozwinięty i plastyczny umysł. No i na koniec, nie mogę nie wspomnieć o po prostu niezwykłej umiejętności literatury do zabrania nas w miejsce i w przygody niemożliwe do zobaczenia w inny sposób. W żaden inny sposób. I czy to jest, wiecie, Władca Pierścieni Tolkiena, który zachwyca nas spójnym i rozbudowanym światem, czy Żaby Mojana, lektura, dzięki której ja zrozumiałem trudne losy Chińczyków żyjących na prowincji w XX wieku i kulisy wprowadzenia polityki jednego dziecka. Książka może cię tam zabrać. I choć historie nie zawsze będą prawdziwe, to emocje zawsze. Czas na polecenia. Dzisiaj bez kategorii, ponieważ powinno się czytać urozmaicone książki i nie zamykać na żaden gatunek literacki. Po pierwsze, Gnój Wojciecha Kuczoka, laureat Nagrody Literackiej Nike. Niedługa, ale mocna historia rodziny dorastania autora na powojennym Śląsku. Opis domu, w którym żył, ciężkie, ale naprawdę świetne. Teraz dwie o środowisku. Jak ocalić świat od katastrofy klimatycznej? Rozwiązania, które już mamy, zmiany, jakich potrzebujemy. Bill Gates. Wiadomo, że ostatnio nie ma najlepszej prasy, ale myślę, że posiada dostęp do najszerszych i najświeższych informacji na temat środowiska i realistyczne podejście do tego, co jest możliwe. Następnie Instrukcja obsługi przyszłości, Areta Szpura. Tej pozycji jeszcze nie czytałem, ale mam ją w kolejce i znam poprzednią książkę Arety, Jak uratować świat, zatem jestem pewien, że również ta zawiera mnóstwo przydatnych rad, jak żyć bliżej natury i bardziej w zgodzie z nią, a to się przyda każdemu w XXI wieku. Teraz czas na książkę, o której wspominałem na początku. I od razu muszę wam powiedzieć, że nigdy nie miałem jeszcze czegoś takiego, takiej sytuacji, że gdy dostałem maila z propozycją zrobienia filmu, w którym o niej opowiem, byłem w trakcie słuchania angielskiej wersji w połowie. Więc naprawdę, bez cienia wątpliwości, polecam. Liczby nie kłamią, 71 rzeczy, które trzeba wiedzieć o świecie, Wacław Szmil. To jest naprawdę nieprawdopodobny mózg. Napisał 36 książek, jest ekspertem w dziedzinie energetyki, środowiska, żywienia, zanieczyszczeń, ekonomii i to jeszcze nie wszystko. Nie wiem, czy wiecie, ale Gates opatentował dzięki współpracy z nim model elektrowni atomowej, która działa napędzana odpadami z normalnych elektrowni atomowych. Rozumiecie? Czyli usuwa największą wadę, w dodatku będąc całkowicie bezpieczną. I to naprawdę jest wynalazek, który może uratować świat. Ta książka pozwoli wam zrozumieć moment w historii, w którym się znajdujemy. I za pomocą obiektywnych statystyk pokaże, jakie są prawdziwe wyzwania stojące przed światem. Od tego, jak zmienia się nasza dieta, do tego, jak wytwarzamy energię. Jeżeli ktoś zna Factfulness Hansa Rollinga, to jest ten typ lektury, ale uważam, że ta jest głębsza, ponieważ Rolling był jednak trochę bardziej popularyzatorem nauki, a Szmil to jest naukowiec z prawdziwego zdarzenia. Mnóstwo wiedzy, przystępny sposób i przystępnym językiem. Miło reklamować takie lektury. Serio, link jest w opisie i polecam skorzystać. Wróćmy jednak do losów bohaterów, które porwą nas wszystkich i zostaną w naszych sercach na długo. Kazuo Ishiguro, noblista z dziedziny literatury z 2017 roku. Czyta się wybitnie i w tym roku miałem przyjemność przesłuchać książkę Klara i Słońce. Historia dorastania, ale z perspektywy inteligentnej, osobistej lalki bohaterki. I to, jak Ishiguro konstruuje świadomość inną niż znana nam, jest po prostu jakby doskonałe. Polecam też Pozostałość dnia. Historia wypadu za miasto dystyngowanego lokaja Darlington Hall. I znów, to jak on przedstawia myślenie swoich bohaterów, jak buduje świat, którego już nie ma, z dbałością o najmniejsze szczegóły. Jeżeli ktoś lubi nostalgię i angielski klimat, to jest pozycja obowiązkowa. Ja uwielbiam obie te rzeczy. A jeżeli wolicie krótsze opowiadania, to na mojej tegorocznej liście są też Nocturna tegoż autora. 5 historii o muzyce i o zmierzchu. Skoro jesteśmy już przy noblach i krótszych historiach, to tradycyjnie polecenia nie mogą się obyć bez naszej noblistki Olgi Tokarczuk. W tym roku przesłuchałem opowiadania zimowe. Króciutkie, ale myślę, że pozwalające nieźle poznać styl autorki. Podobne do opowiadań bizarnych. Sprawdźcie. Czas na coś dla fanów sztuki. Ja chyba polecałem już kiedyś tę książkę, ale teraz mogę wam ją jeszcze pokazać i naprawdę jeszcze raz zapewnić, że jest wybitna. Caroline Levin. Od prowokacji do demokracji, czyli o tym, dlaczego potrzebna nam jest sztuka. Ten tytuł naprawdę dobrze oddaje treść, która jest serio świetna, doskonała i przekona was, jak ciekawe i zaskakujące rzeczy i siły działają na rynku sztuki. Teraz coś dla fanów historii i konserwatywnego skrzydła moich widzów, mam nadzieję, że jeszcze posiadam.
Nowe kłamstwa w miejsce starych. Komunistyczna strategia podstępu i dezinformacji. Anatolij Golicyn. Podobno genialna pozycja. Serdeczne polecenie mojego bliskiego kolegi, którego bardzo szanuję. Ja dopiero ją zaczynam, ponieważ ciągle, no wiecie, nie mam czasu, bo jestem uzależniony od mojego telefonu i muszę z tym skończyć. Wymknęło mi się. Ale naprawdę myślę, że świadomość tego, jak działają i myślą komuniści, może być naprawdę istotna i aktualna niestety dłużej niż nam się wydaje. W tym roku przesłuchałem też 47 opowiadań Hemingwaya. W angielskiej wersji było ich chyba trochę więcej, ale generalnie 47 jest oki, nie? Ernesta chyba nie muszę przedstawiać, tak? Ale tak fajny i jakby przekrojowy zbiór jego opowiadań pozwala dobrze wprowadzić się w jego styl i teorię góry lodowej, czyli ukrywania prawdziwej treści pod fasadą zewnętrznych historii. Dorota Masłowska. Jeżeli nie czytaliście Wojny polsko-ruskiej pod flagą biało-czerwoną, to zapraszam. Świetna dresiarska historia, którą pewnie znacie z filmu, ale wiecie jak to jest jednak? Książka to jest książka i język nie może być oddane w pełni na ekranie. Tego się po prostu nie da zrobić. Ale jeżeli chcecie coś innego, to polecam też innych ludzi. Z tego, co widzę po ocenach w internecie, książka na pewno jest lepsza niż ekranizacja. Kwantychizm, czyli klatka dla ludzi. To książka profesora fizyki teoretycznej Andrzeja Dragana, który opisuje to, jak działa nasz świat. Tytułowa klatka to metafora, ponieważ autor twierdzi, że tak jak myszy laboratoryjne również nie rozumieją jakby dlaczego działa klatka wokół nich, tak my też nie rozumiemy jak działa świat, czyli klatka, w której żyjemy my. Super. Who Moved My Cheese? Jedyna zagraniczna pozycja w tym zestawieniu, którą najprawdopodobniej i tak będziesz musiał przeczytać, jeżeli studiujesz ekonomię albo zarządzanie. Spencer Johnson napisał króciutko, jak widzicie, metaforyczną historię o tym, jak radzić sobie w czasach pełnych zmian. A wyobraźcie sobie, że takie trafiają nam się ostatnio hurtowo. Czas na coś francuskiego. Edward Louis. Historia przemocy. Nie zgadniecie o czym? O traumie, depresji, przemocy. A jednak powieść wciąga i ma niezwykły, hipnotyczny klimat. Może to wstyd, ale w tym roku dopiero przeczytałem Solaris Stanisława Lema i super, naprawdę. Historia próby nawiązania kontaktu z... Nie powiem wam z czym albo z kim, ale to nie jest tylko science fiction, to jest powieść filozoficzna o naszym gatunku, naszych lękach i granicach poznania. Zdecydowanie polecam i pamiętajcie, że czytając, że to jest książka z 1961 roku. Anomalia, Helvetterier, o mój Boże, Helvetterier. Nic wam nie powiem o fabule tej książki, poza tym, że musicie ją przeczytać. Pożyczyłem ją mamie, przeczytała ją w 2 dni, następnie od razu pożyczyła tacie, dlatego jej teraz tutaj nie mam. To jest takie jakby spotkanie literatury francuskiej i angielskiej, takie spotkanie akcji ze głębokimi egzystencjonalnymi pytaniami oraz dziesiątkami świetnie zarysowanych postaci. Po prostu jakby radzę się nie obijać i ją zamówić teraz. Teraz coś dużego dla fanów najwyższej po prostu literatury. Godot i jego cień, Antoni Libera. Czytałem już 2 razy i z jednej strony to jest niesamowita analiza twórczości Samuela Becketa, jednego z najciekawszych i wydaje mi się też, że takich najbardziej tajemniczych pisarzy i dramaturgów XX wieku. Spokojnie, nie musicie znać utworów Becketa, ale Libera was w to wprowadzi i potem będziecie chcieli je poznać. To jest książka o historii młodego tłumacza z Polski, któremu udaje się dotrzeć do tego niesamowitego autora w czasach, gdy Polska jest jeszcze zamknięta za żelazną kurtyną. Skończymy w Polsce, ale w zasadzie w ZSRR. Turysta Polski w ZSRR, Juliusz Trachota. Główny bohater postanawia odwiedzić wszystkie punkty zaznaczone w albumie podróżniczym, takim wiecie, przewodniku po cudach ZSRR, który odnajduje po zakończonej terapii. Książka o poszukiwaniu, ale jak zwykle w przypadku Strachoty, świetny klimat. Na koniec, jak czytać, jak szukać nowych pozycji. Myślę, że warto po nagrodach. W Polsce Nike, Nagroda Literacka Gombrowicza, Nagroda Konrada, zagraniczne, takie, które pewnie przetłumaczą, to będzie Nagroda Bookera, oczywiście Noble, z literatury faktu polecam Gatesa, on naprawdę czyta mnóstwo rzeczy i ma dobrego nosa do tytułów. No i YouTube, tak szczerze tutaj jest sporo ludzi, którzy polecają książki, ale nie będę reklamował konkurencji, więc znajdźcie sobie sami. Polecam zamówić naprawdę szczerze Wacława Szmila i miłej niedzieli, moi drodzy. A teraz dla tych, którzy zostali do końca, 2 polecenia spod stołu, że tak to ujmę. Finansowy Ninja, Łukasz Szafrański, ja się zabieram 2 raz za tą książkę. Im wcześniej przeczytasz tą książkę w życiu, tym lepiej, będziesz lepiej zarządzał swoimi finansami. I Marcin Wiecha, Rzeczy, których nie wyrzuciłem. Opis rzeczy,
które zostają po śmierci ojca, z tego co pamiętam, dawno czytałem, ale naprawdę bardzo dobre i powiem wam, że Paszport Polityki, Nagroda Witolda Gombrowicza, Nagroda Nike Czytelników i Nagroda po prostu Literacka Nike, to też mówi samo za siebie, bardzo polecam. Marcin Wicha, jeżeli powiedziałem źle imię, to przepraszam i do zobaczenia.